o Jedwabnym wie cały świat. Wszyscy wiedzą, wszyscy o tym mówią. Natomiast mamy rzecz, która nie jest znana, a znana być powinna i od dawna powinna być opisywana. Są tylko jakieś niewielkie wzmianki, gdzie skala ofiar jest nieprawdopodobnie wielka. Mijają lata, mijają dziesiątki lat i okazuje się, że o wielu wydarzeniach z okresu, który jest bardzo nośny w naszej historiografii, okresu wojny, okupacji, martyrologii narodu polskiego, nie wiemy praktycznie nic, albo na tyle niewiele, że ta wiedza nie funkcjonuje. Sprawa Jedwabnego z lipca 1941 roku. 3800 ofiar żydowskich. Na listach ofiar są osoby, które po wojnie były na emigracji, pisały książki, wydawały jakieś wspomnienia. Na listach ofiar są także ci, którzy zginęli wcześniej. Rozdmuchana sztucznie wielkość, która powinna się zamknąć w liczbie nie większej niż 150 ofiar. Może nawet mniej, dlatego że od 100 do 200 Żydów w Jedwabnym tego dnia się uratowało, pochowani w polskich domach, przechowani przez polskich sąsiadów. Ale o Jedwabnym wie cały świat. Wszyscy wiedzą, wszyscy o tym mówią. Natomiast mamy rzecz, która nie jest znana, a znana być powinna i od dawna powinna być opisywana. Są tylko jakieś niewielkie wzmianki, gdzie skala ofiar jest nieprawdopodobnie wielka. To jest miejscowość Rosica. Polska wieś szlachecka na terenie województwa połockiego, dawnej Rzeczpospolitej. Głęboko, daleko na wschód, na Kresach, to polskie osadnictwo, które ciągnęło się od Mazowsza tym szlakiem przez Litwę, granicę Litwy i dzisiejszy Białorusi na północ, to były te pustki, pustkowie, jak to wtedy nazywano. Po najazdach tatarskich wyniszczona ludność miejscowa, bardzo tereny zalesione, niedostępne, karczowane przez tych chłopów z polskiego Mazowsza czy z Podlasia, zasiedlane, całymi wsiami ludzie się tam przenosili, zagospodarowywali. To nie był podbój jak na Dzikim Zachodzie. Nie mordowano miejscowej ludności, bo jej po prostu nie było. I to polskie osadnictwo się rozrastało. Zresztą z tych zasianków cały czas kwiat młodzieży, kwiat patriotów dawał kolejną daninę krwi. Czy to w wojnach obronnych przeciwko Turkom, Tatarom, we wszystkich potrzebach, jak to wtedy mawiano, ci ludzie stawali. I także w powstaniach antyrosyjskich, w powstaniu listopadowym, w powstaniu styczniowym. Później te tereny były zdepolonizowane w znacznym stopniu, a już po 17 roku przez Sowietów nastąpiło wielkie zniszczenie. Ale jeszcze nie do końca. Jeszcze było wiele enklaw, wiele tych ludzi, wiele osób, które tam mieszkały i tych miejscowości jeszcze jakoś przetrwało. Miejscowość Rosica to są wydarzenia, które miały miejsce w dniach od 16 do 18 lutego 1943 roku, 78 lat temu. 1528 ofiar, dzieci, kobiety, osoby niedołężne, zostały przez Niemców spalone żywcem. Reszta mieszkańców, silni, zdrowi, nadający się do pracy, zostali przez Niemców zabrani do obozów koncentracyjnych. Przede wszystkim do obozu Salaspils pod Rygą. Operacja nazywała się bardzo ładnie, po niemiecku, poetycko, romantycznie. Wintersauber, czyli czar zimy. W rzeczywistości pacyfikacja dokonana przez SS i przez posiłkowe formacje SS-manów łotewskich. 1528 osób spalonych żywcem. To jest ponad dziesięciokrotnie większa skala ofiar niż w Jedwabnym. Jedwabne istnieje, Rosica nie. Jest martyrologia miejscowa. Tam jednak ta polskość jest jeszcze zachowana. Jest kościół, który jako jedyny z tamtej miejscowości po spaleniu wtedy przetrwał. Została ta społeczność lokalna polska w jakiś sposób w niewielkiej skali odbudowana i trwa. Tam zginęło także w tych płomieniach dwóch polskich księży, ojców Marianów. Ksiądz Jerzy Kaszyra i ksiądz Antoni
Leszczewicz. W 1999 roku przez Jana Pawła II uznani za błogosławionych Kościoła katolickiego, Kościoła powszechnego. Dzięki temu jakoś ta pamięć powoli gdzieś przebija się znikąd z tego spodu pokrytego niepamięcią, gdzieś wychodzi na jaw. Ale to wszystko jest mało. Ta pamięć musi być. Trzeba pokazać, co to jest jedwabne, co to jest rosica. Ile było jedwabnych, a ile było takich rosic, bo to nie jest jedyna tego typu miejscowość. Nawet jedna z ostatnich wielkich masowych zbrodni niemieckich, dokonanych głównie na Polakach, to jest to, co się stało w Gardelegen 13 kwietnia 1945 roku, to w większości są Polacy ofiarami. 1016 osób spalonych żywcem przez Niemców. Tam byli nieliczni esesmani, jakieś pojedyncze osoby z rozbitych jednostek niemieckich. To jest ostatnia właściwie chwila II wojny światowej na tym terenie. Dzień później do Gardelegen wchodzą jednostki armii amerykańskiej. Dwa dni później ta straszliwa rzecz wychodzi na jaw, że w stodole są szczątki spalonych ponad 1000 osób. O Gardelegen także w Polsce ta wiedza jest niewielka. I znowu, wielokrotnie większa skala niż Jedwabne. Mając własną martyrologię, oddajemy ją innym. Zapominamy o własnej, nie mówimy, nie przypominamy, w związku z tym jesteśmy sprawcami, a nie ofiarami II wojny. Ile jest Gardelegen, ile jest Rosic, ile jest polskich miejscowości palonych? Na jednej Białostocczyźnie 180 polskich wsi mordowanych, zniszczonych częściowo także z mieszkańcami. W skali jednego województwa. A gdzie jest reszta? Kto to wszystko opisze? I kwestionowanie polskiej wielkości. A te 3 miliony to Berman wymyślił, to jest nieprawdziwa liczba. A Polaków to tam może zginęło z milion albo i mniej. Nikt nie wie, ilu Polaków zginęło, dlatego że nigdy nie prowadzono żadnych statystycznych badań dokładnych. Kiedy były ku temu warunki, nie robiono z powodów zupełnie innych, a teraz, gdy są ku temu warunki, nie bardzo kto i jak ma to robić. Ale równie dobrze można kwestionować te 3 miliony z drugiej strony. Jeśli mówimy, że kwestionujemy liczbę ofiar polskich, to możemy kwestionować także wszystkie inne ofiary. I częściowo mamy ku temu przesłanki. Jeśli w Jedwabnym nie zginęło 1600 czy 3800 Żydów, tylko może 150, a może mniej, bo takie były wstępne ustalenia profesora Andrzeja Koli przy tych podjętych próbach ekshumacji, które zostały brutalnie przerwane przez ówczesnego prokuratora generalnego i do dzisiaj właściwie to trwa, przez wszystkich przyklapane. Ma być 1600, a jak nie, to przynajmniej 340. Nie ma sprawców, ale piszemy, że to Polacy. No przecież było śledztwo, prowadził to IPN, nic nowego nie ustalił, więc co uznano? Wszyscy ci, którzy zostali skazani przez komunę, są winni. A jakie były śledztwa w komunie, wiemy. Nie wracając do polskiej martyrologii, nie pokazując polskiej daniny krwi, tracimy własną historię. Ale i historia, tak jak natura, nie zda próżni. Wchodzą w to inni. W miejsce partyzantki żydowskiej wchodzą bandyci spod znaku Gwardii Armii Ludowej. Wchodzą bandyckie grupy żydowskie, które są pokazywane jako grupy bojowe. Można robić filmy, jak o braciach Bielskich, gdy w bagnach, gdzie człowiek musiał po pas brodzić w tym nieprzyjemnym środowisku, karabinami czy automatami rozstrzeliwują czołgi niemieckie partyzanci żydowscy. To idzie w świat. Kto tam będzie wnikał? Wjechał czołg w bagno czy nie wjechał? Było tak czy nie było? Jest pokazany, jest obraz, jest Hollywood, jest usia siusia cepeliada. Nie pozbywajmy się własnej historii, bo zabiorą nam wszystko. Jedną z osób, które odegrały szczególną rolę w moim życiu, w moim formowaniu, był profesor Stefan Kurowski. Niedawno w marcu minęła 98. rocznica jego urodzin. W sierpniu minie 10. rocznica jego śmierci. To jest epoka, to jest XX wiek. Człowiek urodzony w 1923 roku w Wilnie. Później ten straszliwy okres wojny, okupacji. Później te zmagania z komunistyczną cenzurą. Chciał zaistnieć, był wybitny, ale cały czas był wdeptywany w ziemię.